w poznaniu.pl. Poznań w minutę. Po 40 latach wraca sprawa śmierci Piotra Majchrzaka, ucznia, który w niewyjaśnionych okolicznościach został śmiertelnie pobity w 1982 roku na ulicy w Poznaniu. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Instytut Pamięci Narodowej podjęły decyzję o wznowieniu śledztwa w sprawie śmierci nastolatka. Policjanci z Poznania poszukują mężczyzny, który w jednym z klubów przy Starym Rynku 30 lipca uderzył kobietę szklanką w twarz. Poszkodowana z poważnymi urazami twarzy trafiła do szpitala. Kilkuset pracowników Urzędu Miasta w przerwie śniadaniowej protestowało we wtorek m.in. przed budynkiem magistratu na Placu Kolegiackim. Domagają się podwyżek pensji. Romantyczna historia poznańskich motorniczych. Na wrocławskiej pętli tramwajowej w pobliżu niebieskiego poznańskiego tramwaju Moderus Beta pan Przemysław oświadczył się pani Justynie. Oboje są motorniczymi w Poznaniu. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.